Przed chwilą podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie obsługi finansowo-księgowej Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych powstał na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. To bardzo ważna ustawa dla Polskich Sił Zbrojnych, to bardzo ważna ustawa dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ta ustawa jest dużym wydarzeniem dla Sił Zbrojnych, dlatego że zastępuje ustawę z 1967 roku, zastępuje 13 innych ustaw, a więc są to przepisy, które stanowią fundament rozwoju Polskich Sił Zbrojnych. A że o bezpieczeństwo trzeba dbać, wiemy doskonale, przekonaliśmy się, ci, którzy nie wierzyli, przekonali się, jeżeli obserwują to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie wzmacniało siły zbrojne w odróżnieniu od rządu koalicji PO-PSL, który likwidował jednostki wojskowe. Prawo i Sprawiedliwość rozwija liczebnie Wojsko Polskie, wyposaża Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń. Również jednym z naszych priorytetów jest zacieśnianie relacji sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale żeby wszystkie te działania, o których przed chwilą powiedziałem, mogły przebiegać szybciej, musimy mieć ważny, jest w tym kontekście niezwykle ważny, podstawowy, jest fundament do finansowania. Stąd jeszcze raz wracam do ustawy o obronie ojczyzny, która zakłada wzrost nakładów budżetowych na obronność od przyszłego roku już co najmniej 3% PKB. Ale to wszystko jeszcze zbyt mało, żeby jeszcze bardziej zdynamizować zakupy sprzętu dla Wojska Polskiego. Ale też chcę podkreślić, że my ten proces realizujemy już od lat. W 2018 roku zakupiliśmy system Patriot, w 2019 rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km, w 2020 samoloty F-35, w 2021 Bayraktary, czyli drony uderzeniowe. W tym roku podpisaliśmy umowę w sprawie dostarczenia 250 Abramsów, a więc najnowocześniejszych czołgów na świecie dla wojsk lądowych. Z tym, że te wszystkie nasze transakcje, te wszystkie nasze zamówienia dotyczą sprzętu najnowocześniejszego, najlepszego w swojej klasie. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tego sprzętu, liczbę tych jednostek bojowych, ona jeszcze wciąż jest zbyt mała, żeby zapewnić odstraszanie, jeżeli chodzi o właśnie ambicje czy też zapędy naszego sąsiada ze wschodu. W związku z tym Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych umożliwi nam zwiększenie zakresu naszych zamówień. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, pokazuje, że Rosja prowadzi politykę imperialną, odbudowuje imperium, zagraża swoim sąsiadom, atakuje swoich sąsiadów. To zjawisko było niedostrzegane, przynajmniej część wolnego świata zamykała oczy, widząc, co wydarzyło się w 2008 roku w Gruzji czy w 2014 na Ukrainie. Dziś opinia światowa jednoznacznie wspiera Ukrainę w walce w przeciwstawianiu się inwazji rosyjskiej. Ale żeby właśnie odstraszyć agresora, żeby spowodować, żeby agresor nie poszedł dalej, polskie siły zbrojne muszą być jeszcze silniejsze niż są dotychczas. Chcę też zapewnić Państwa, że pomagamy Ukrainie. Pomagamy również, jeżeli chodzi o sprawy związane z wojskowością. To jest tak, że ta pomoc jest ważna dla naszego bezpieczeństwa, dlatego że sprzęt wojskowy, który jest wykorzystywany na Ukrainie, niewątpliwie jest wykorzystywany w imię bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Zwracaliśmy się do naszych sojuszników, jeśli chodzi o wypełnienie luk powstałych w wyniku naszych donacji. Różnie było z odpowiedziami. Mogę powiedzieć, że ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii odpowiedź jest pozytywna i rzeczywiście
mamy do czynienia ze wsparciem udzielanym Polsce. Jeśli chodzi o naszego najbliższego sąsiada, jeśli chodzi o Niemcy, to mamy tylko deklarację, za którą nie postępują czyny. Ale jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby budować własne zdolności we współpracy właśnie z sojusznikami z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego dziękuję pani prezes za to, że podpisaliśmy umowę. Dziękuję za to, że uruchamiamy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Dziękuję za te nasze wspólne starania. Pierwszym etapem tych starań była nasza wspólna wizyta w Stanach Zjednoczonych, rozmowy. Właśnie w tej sprawie mamy następne plany, które będziemy konsekwentnie realizować, tak żeby zwiększyć możliwości wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt, a tym fundamentem jest właśnie umożliwiającym nam zwiększenie wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt jest ustawa o obronie ojczyzny i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Dziękuję.